kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Far Cry'a. Słuchajcie, musimy porozmawiać z Jeleną ponownie po ostatnich wydarzeniach, gdzie no, umarł El Tigre oraz... Jeroen? Come here. Dobra, ciąg dalszy. I don't want to hear a word about how Libertad and Clara fucking Garcia could have helped us. Not that you would, just... Mira, Jeroen and El Tigre are gone. Let's save our tears for after the war. Compartmentalize. Move on. That Yankee fucker McKay and his business are now our main focus. I need to learn more about his operations so I can plan our attacks. I need you to take out signal jammers. They are blocking all wireless data transfers in La Jolla. Destroying a couple of them will give me a connection to the paquete I'm giving you. Pop that thing into any computer in McKay's building, and I will have access to his network. We will find that Yankee's weak points and bring him to his fucking knees. Okej, okay, czyli co? Musimy się wykraść do budynku tego Yankeesa, Amerykańca McKaya i zniszczyć parę komputerów, jednocześnie podłączyć skrzynkę z nadajnikiem pewnie. Czy ja tam będę mógł sobie normalnie przelecieć na legalu? Chyba tak. Okej, jeszcze tak to niby wygląda. Okej. No dobra. Może być tam ciepło. W porządku. Czy helikopter będzie... Nie, zwykły samolot. Proste. Lecimy. Tam sobie wyskoczy po prostu z tego. Hola, homies, Gilberto. Hey. I'm still in shock. El Tigre and Jeroen in one day? Pinga. I'm going to kill Castillo and McKay. Ojo por ojo. Exactly. Now, I didn't call to check on your revenge meter. It's pretty fucking high. I'm sure it is, honey. I wanted you to know that I'm set up at La Moral's new HQ at Cardoso Mill. Come say hello when you can. You got it, Gilberto. Oh, and another thing, since we don't need a doorman anymore, Alfredo is looking for some adventure. You think Libertad could use him? Sure thing. Send him to Benito. He could always use the help. No do Gilberta na razie się nie wybierzemy. A, bo to jest na tym wzgórzu. No, za wzgórzem tu musi. Na wzgórzu? U ciebie, że znowu się mapa zbugowała. Za wzgórzem. Nie, na szczęście nie. Kurczę, mogłem jeszcze lecieć, ale w sumie... Oh shit, ale żem się siadł. Watch yourself, Danny. Cholera. Ja cię. Go, girl. Okej.
mało? O kurde, to ja mam tam jakoś wejść do góry? Tu mam... Aha, dobra, pewnie tędy. Te żakuczacze trzeba zniszczyć. Zniszcz. Okej. I tu got a jammer. Muy bien. But if you move in now, my download speed is going to be really slow. And I bet McKay's building will be swarming with soldados. Si. So I highly recommend taking out more jammers or gearing up for a fight. Officer, rank won't protect you. Dobra, 300 metrów mamy kolejny. Żeby kolejny zakuczacz. Co jest? Chłop poleciał. Ja pierdzie, co on się wyprawia? A to z konia spadł. Przeżył jeszcze. Teraz, tak, teraz będzie hakierowanie komputerów. Ty, ale tu jest kolejny ten, patrzcie. Okej. Zostawię nam lunch w jeepie. Nic nieznaczące notatka. Champagne, go! Which I have ordered released. They prove this so-called El Tigre left a trail of corpses in his wake. He was no hero. He was an assassin. A murderer for a corrupt government. No dobra, ciekawe czy... Czy w tym żakuczaczu mogę coś zniszczyć? I see you got another jammer. Are you going to call me after I take down everyone? Tu jest jeszcze jeden. I was calling to let you know you don't have to call me every time. Smart. So how do you know so much about this shit? Seems pretty advanced. Funny story. I helped set it up. You're kidding. Remember when Castillo started? Myślałem, że walno ziemi. I've never been one for politics. I didn't vote for him, but he promised to get LST connected to not just the rest of Yara, but the world. When he won, he drafted any computer geek he could find to get LST online. This story is not going to end well. Didn't take long to figure out. Boże, chyba im jeszcze więcej, tym lepiej, nie? A network to spy on people. A bunch of us tried to sabotage it, but the regime figured out fast we weren't on Team Castillo. So. Are we being spied on now? No. We found workarounds. Shared them with Libertad as well. See? We can be friends. I'll call you when we're good. Dale! Move, shopping. Tu nikogo nie ma? Nikt tego nie pilnuje? Akurat. Aż dziwne. Aha, bo tu jest kotwiczka. Czy musimy śmigać stąd? Ale co, to w ogóle nie ma tych? Nikt tego nie pilnuje?
to by wychodziło. Petra Tłoka. To miejscowa kobieta, która kieruje spółdzielnią rolników do okręgu Doliny Fernando. Pieprzyć ją. Partyzantka. Ty, ale tu... No. Nikt tego tu nie pilnuje. To by opuszczone, lol. Psy. Tutaj kogoś przeniesie z tej baterii przeciwlotniczej. Prawdopodobnie jej już i tak nie ma. To jest dziwne. Dobra, to wbijamy tutaj, skoro nikt tego nie pilnuje. Psy. Elegancko. I niszczymy kolejną. Twarde palmy. Okej. Okay. Powtórka z wytywki. Ale to wyłączyłem? Tak. Popsuł ten. Łocie, panie. Ale musiałem sobie w to skoczyć. A, bo to z gwoździa... Z gwoździmi. Gwoździami. Jakiś hangar. Co robiście? Dobra, to chyba już możemy tam iść. Zniszczyłem 3, więc powinno być w miarę chyba git. W sumie nie było informacji o tym, żeby wyłączać nie wiadomo ile tych przekaźników, więc... I'm at McKay's building. Jak jesteś w budynku? How you handle those people is up to you. You might be able to do this and not be noticed. Hey, sometimes it's good to be noticed. Gilberto says part of the building is being renovated, so if you see construction, chances are there'll be less people. Thanks for the tip. Tu jest dżungla, żeby takie ważone dżungle były, ja pierdziele, ale by się elegancko kitrało. To kurde nie ma żadnego punktu odniesienia. Ugly building for an ugly business. W sensie wiecie. Dało skitrać w środku, czy albo z góry. Ja rozumiem, że na ostatnim piętrze gdzieś coś jest takie. O, kotwiczka, zajebiście. Hey,
Better watch myself here. Mogłem sobie wejść tamtędy, ale... Ale przecież można sobie wejść dachem. Get him, Champagne! Tu też jest ten. Nie, to sobie zejdę schodami. Kogoś tu słychać już. No. Było lepiej wejść chyba po tym. Chyba było lepiej wejść tym oknem. Widzę, że zejście jest takie mech. Faktycznie śmigniemy tym oknem. Serio? Nie musisz, się nie da wejść. Go get them. Get used to it. Come here, because there are many more months to come. Heard it again. How does that mean we can relax? Ten wisiorek. Pomysły do książki. Załączam kurs uniwersytetu do podstawy. Okej. Okay. Nice. Don't give me that one door closes a window open. Się chyba kot wkurzył. Go get him, girl! Zajebiście. Over here, champagne! Nice. Bobby's over here! Entendido. Dobra. Czekajcie, mam jakieś nowe zdjęcie. Nie mam żadnego nowego zdjęcia, co mnie oszukuje. Okej, okay. Serwerownie. Już niedużo ich zostało. Serwerownie bym gdzieś usadowił gdzieś na dole. Albo i tu. Dobra, mamy serwerownię, ale tu ktoś jeszcze jest. Ktoś na dole musi być. Oczyściłbym sobie ten budynek, byłby spokój. Okej, okay, właśnie tu. Jest i komputer. Jelena, I'm connected to a computer. Already downloading. Okej. Okay. To jeszcze na parterze. I'm looking through some of the files. Oh,
find anything? Let's just say no one told McKay to clear his browser history. Hold on. Coño, this computer gives me way more access to files. And the building. What good would that do me? I skipped computer class. No shit. Checking. Danny, I have the office's schedule. Says McKay might be meeting people there today. I'm crossing my fingers. Jest skrzynia z tego. Bardzo wiem gdzie. To są leki. Będzie zaraz full. Jeden 100%. I got all I could on this computer. On it. Jeszcze ten z parteru się zhakieruje i będziemy mieć full. Może sobie przy kota pogłaskać? Who's a good girl? O, widzicie, jeszcze do sali konferencyjnej trzeba wejść jednak. Can you lock out the soldados when I'm in there? You got it, Danny. Jakiś soldados, jak tu nie ma nikogo już. Ale duży pendrive. How's it going there, backpack? How do you think, you Yankee asshole? Well, Canadian asshole, actually. We're like Americans, except we say sorry as we slide the knife in. What you doing? You killed my friends. I'm here to pay you back. Gotcha. Now, when they died, did their brains leak through their ears and the nose? No, no, you know what? No spoilers. I'll check the footage once I put my little idiot to bed. Hey, primo job on Benitez, by the way. You did me a solid there. I was having this meeting with Castillo, and I saw the video of you animals hanging her. I mean, it's right here. It's on my phone, man. He was really ticked off. Good. You're next. Well, let's look at the facts. Your country's 7 years behind the rest of us. If you just let Castillo and me do our thing, you people would go from third world to first. Like that. You people? Oh, I can feel their love. Jesus, Murphy, don't you get it? You're not my first gorilla. Yara's not my first shithole. This isn't personal, it's just your turn. So you just hang tight, because I've got some real fun hombres heading your way. Sounds fun. What is that? What I need to destroy everything with your name on it. Security breach. See you soon, McKay. You fucking jerk off! Upset, you drop me! I'm moving! Jeszcze wyniosłem. But hey, I got more intel on McKay and Castillo's poison operation. What's our next move? According to his files, the pipe network and the plant are a big deal. McKay put most of his security on them. Let's fuck them up. Which one first? Up to you. Rendezvous with me at Valera Lumberyard. Or Lucky Mama at Cardoso Mill. Okej, ciąg dalszy będzie znowu porozmawianie z Jeleną.
Elena, should I take out the rest of the jammers? Yes! The more you fuck with them, the faster my download speed will be. Faster download means more TV shows you can stream. No, a faster download means I can better help you with any operations where hacking is needed. A czy jak będziemy widzieć te zakłuczacze, to wtedy... I knew it. Wtedy się je właśnie rozpindoli. Znaczy tak tutaj. Dobra, jest tu jakieś wejście? Jest. Okej. Pyk, jeden zakuczacz mniej. Dobra, i na tym zakuczaczu tutaj się dzisiaj pożegnamy. Zobaczymy się w kolejnym odcinku jutro. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie.